Rocznica smutna napadu na Moskwę dnia 19 kwietnia 1848. Miało być uchwale żałobne nabożeństwo zaległych, o czym w tych dniach przypomniałem jednemu z obywateli rosyjskich, ale nie przyszło do skutku. Piąty rok. A już cios krwawy i gorący zapał ówczesny. W niepamięć puszczony. Dziś po raz pierwszy ujrzałem sieroty nasze w polu pracujące. Nie mogłem wyrazić, jaką mi to sprawiło przyjemność i zadowolenie. Dla ich zachęcenia wziąłem sam widełki i zacząłem im choć krótką chwilę dokonywać w robocie. Ale i bez tego byli chętni. Owszem, wyprzedzali się, która będzie pierwsza do pochwycenia widełek. Przeraźliwe było z rana zimno i wiatr ostry ze śniegiem kruszącym, jak nożami krajął po twarzy. Wróciwszy potem do pracujących przy fundamencie mularzy, zobaczyłem duży pojazd zajeżdżający przed instytut. Była to pani kajetonowa Morawska z córkami. Wszyscy byliśmy jej przybyciem wielce uradowani. Po chwili zaprowadziła mnie do osobnego pokoju i oświadczyła, że na rozpoczętą budowę naszą przywoźni otrzymała od Rogera Raczyńskiego ofiarę. Widziałem w jej twarzy wyraz wielkiej radości, a nawet głębokie rozrzewnienie, z które po miłosierdziu Bożym i trwającej zawsze opatrzności nad środkami mówiła. Wreszcie dobyła listową kopertę i z dziecięcym uszczęśliwieniem, ściskając mi rękę, podała. Na kopercie było napisane tylko 500 talarów. Wzruszenia tego nie umiem opisać. I podziękowania również nie byłem zdolny wypowiedzieć. O jakże cudowne są sprawy opatrzności. Dzisiaj szedłem tylko pomodlić się za nią.
gdy w drodze do kościoła ujrzałem pomiędzy łąkami zaproszynką ciągnącą ku klasztorowi kompanię pobożnych pielgrzymów z powiewającymi nad nimi chorągwiami. Miły to był sercu mojemu widok, że z liczniejszym gronem wiernych będę mógł goręcej się modlić i uroczystsze nabożeństwem dzień dzisiejszy obejść. Dzisiaj to jest dzień Najświętszej Panny Anielskiej i wymownymi kodłami tego święta były dwie towarzyszące pielgrzymce chorągwie. Jedna cała czerwona z białym krzyżem, druga biała z błękitnym. Wtedy poznałem w tych znakach pamiątkę misji kropskiej i pielgrzymów tamtejszych okolic. Z czterech chorągwi misyjnych, jakże na dobie wybrano dziś tylko niewinną dziewic i matek męczeńską chorągiew. Przyłączywszy się do pobożnej rzeszy, posłuchałem wraz z nimi przy kaplicy pod górą klasztorną powitawczej przemowy księdza Frejbisza i przy podchłosie pieśni nabożnej wkroczyliśmy do otwartego na rozcież kościoła, gdzie przed odsłonionym obrazem Boga Rodzicy wszystko padło krzyżem i zasłabło całą kościoła posadzkę. Późno, po prawie po drugiej, po skończonej wotywie wyszedłszy z kościoła, pobiegłem zaraz do grobu Józinki, jakobym chciał jej przynieść od przywiązanej siostry pozdrowienie i mojej pociechy udzielić. Ale widok cichej mogiłki i głuchy szum lipy stróżującej nad nią, dziwnie bolesne uczucie rzeczywistości przymieszał do miłej pociechy dzisiejszej. Urwałem tylko kilka stuprotek z murawy cmentarza i położyłem u nagłowia mogiłki, strojąc ją niby, jak dawniej w tym dniu zawsze kwiatkami bywała ustrojona. Wstawszy o 6 poszedłem do kościoła na plenarium i byłem nakazany
stawiał się mi zawsze uczynickiego. Jak musiał z ochronki chyba dzisiaj spowiedzi, wróciwszy po kazaniu, poszukiwałem szczegółów do historii pieśni Boga Rodzicy. Pieśń ta zdaje mi się być głębsze niż dotąd upatrywano znaczenie w dziejach naszego narodu. Jest to pierwszy zabytek piśmienny w Polsce, którego autor wiadomy. I pierwszy druk polski przy wydaniu łacińskiego statutu łaskiego. Pieśń ta zawiera całe wyznanie wiary. Jest pierwszym chrześcijańskim katechizmem w Polsce w poetyckiej formie. Odpowiada poetyckiemu usposobieniu narodu, a objęty jest w modlitwie do Najświętszej Panny, którą naród obrał za matkę i królową swoją. Pieśni te śpiewano przed bitwami i na czele zbiorów praw drukowano, na czele kronik i na czele śpiewów historycznych i narodowych, jak to uczynił Niemcewicz i ksiądz Bielski. Dalsze postrzeżenia odnoszące się do samej treści tej pieśni chcę osobno zapisać. Byłem na Nieszporach. Wracając, zeszedłem się z Józefą i Jakusią. Jakusia z najserdeczniejszą radością mi powiadała, że była u stołu pańskiego. Uchowali się przed nałomnicami, które biją na nas.